dla samorządu warszawskiego, czyli dla ratusza wstrząsającej wiadomości z ratusza. Hanka Gronkiewicz rozdawała koleżankom, kolegom jako wiceprzewodnicząca PO. No to wy się dziwicie, że takiej galerii Zachęta, czy w innych miejscach pseudokulturalnych a propos warszawskich, gdzieś ktoś karteczki, blankiety rozdawali na bankiety znajomym, koleżankom. Czy to nie jest jasne? W ratuszu, abyście się przebudzili tego, w jaki sposób zostały wydane pieniądze z dotacji. I informacje, które uzyskaliśmy, są wstrząsające, bowiem okazuje się, że gro środków z dotacji Funduszu Reprywatyzacji trafiło w ręce skupujących roszczenia. Tam pojawiają się wszystkie osoby, które, no te główne osoby, których nazwiska przewijają się w aferze reprywatyzacyjnej. No, po prostu pieniądze z dotacji ze Skarbu Państwa trafiały do osób skupujących roszczenia, negatywnych bohaterów afery reprywatyzacyjnej. Również to tylko w 2015 roku w ręce osób skupujących roszczenia trafiło z tej dotacji ponad 26 milionów złotych. No, 42 miliony złotych trafiły do osób, do trzech kancelarii prawnych, które działały w imieniu swoich klientów. No, tam mamy panią Marzenę K., pana Roberta Nowaczyka, pana Marka Mosakowskiego. I tego, cały czas tego w radiu mówiąc a to o mleku, pokazać, a to gdzieś tam o czymś, chcieli się podszyć pod prawosławnych. Na dodatek, zresztą katolicy też to samo robią. Ale ile oszustwa, ile kłamstwa. Złodziejstwo, tam oszustwo. A tutaj w Radiu Tok FM ona mówi o niepełnosprawnych, bo oni tam czegoś nie rozumieją, ta rozumie więcej, a więc te podziały i że z łaski tym niepełnosprawnym pieniążki trzeba dać, jak oni tu miliardy zabrali pod krawatem, pokradli w rajach podatkowych, na kontach i potem jeżdżą po całym świecie. O, mieszkania kupują. Jakie to przyjemne. Dziady, trzeba iść do pracy. Nie mogło być gdy ludzie nie mogą pójść do pracy, bo muszą pilnować. Ja na przykład pilnuję tutaj, wiecie państwo, tego mieszkania, bo Janek Witek powiedział, żeby Żydowi nie oddać, Żydowi. No i rzeczywiście tutaj jak Janek Witek umarł, to spółdzielnia Sław, pani wiceprezesowa udaje, że nic nie wie, bo przecież druty były i bolce w zamkach. Ktoś już tutaj rękę na pulsie trzymał, chciał tu wejść do mieszkania, a jak nie, to żeby mieszkanie zablokować, zaplombować, opieczętować i nasłać takie wiedźmy w okularach tu z szesnastki.